Media, tak gorliwie wspierające opozycję, lubią zapominać o zbrodniczej rosyjskiej inwazji. Ostatnio zabolała ich nawet akcja informacyjna Narodowego Banku Polskiego przypominająca o skutkach napaści Kremla na Ukrainę. Narodowy Bank Polski przygotował banery, w których przypomina o wpływie wojny Putina i wpływie koronakryzysu na dzisiejszą inflację. Na opozycji wywołało to prawdziwy popłoch. Mamy trzecią najwyższą inflację w Europie w tym roku. W przyszłym roku będziemy mieć najwyższą. Tak dziś ostrzega członek Rady Polityki Pieniężnej, także polityków władzy przed rozdawnictwem. Narodowy Bank Polski tymczasem przed wyborami zajmuje się kampanią, a nie to ma zapisane w Konstytucji. To jest wykorzystywanie instytucji publicznej do kłamstwa partyjnego, kłamstwa wyborczego. Krótka, dwuzdaniowa informacja wywołała w potężnych, liberalnych mediach aż taką reakcję? No przecież to są tylko niewinne zdania, o których każdy w Polsce powinien wiedzieć, że główne przyczyny inflacji to agresja rosyjska na Ukrainę oraz pandemia i jej skutki. Zobaczcie zresztą Państwo, że inflacja jest problemem wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Poproszę o ten materiał, bo Polska jest krajem graniczącym z napadniętą Ukrainą, krajem, który przyjął ponad 3 miliony uchodźców, wspiera Ukrainę militarnie i humanitarnie, gdy Putin niszczy rynki surowców na świecie. Ale w TVN nie lubią, gdy ktoś przypomina o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, prawda? Lepiej pokazywać hejt i żarciki liderów opozycji, którzy też podejrzanie rzadko odnoszą się do tej wojny. Na różne sposoby rozczytuje się ten skrót partii rządzącej PiS. Jeśli powiemy dzisiaj, że PiS to jest patologia i sitwa, to nie wymaga to już żadnego uzasadnienia. To jest patologia i sitwa. Mateusz, ale z ciebie bambik. Muszę ci powiedzieć. Jeśli Polacy zrozumieją, jak wiele problemów w Polsce jest wynikiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kłamstwa wielu liderów opozycji przestaną działać. To dlatego akcja informacyjna Narodowego Banku Polskiego wzbudziła taką konsternację. A może ktoś jeszcze nie wierzy, w jakim stopniu fakty TVN sprzyjają Donaldowi Tuskowi? Przecież nawet omawiając program 800+, kiedy proponuje go Jarosław Kaczyński, to pomysł jest przedstawiany jako katastrofa. Ale gdy ten sam pomysł postuluje Donald Tusk, jest to wspaniałe i genialne. Dobry wieczór. Przecież to nie ja będę dawał, mówi prezes Kaczyński. I rzeczywiście na pomysły PiS złożą się podatnicy. Inflacja za rządów PiS drenuje portfele. 500+ ma zmienić się w 800+, a do tego jest lista tego, co ma być darmowe. Zobaczcie Państwo, jak ten sam temat jest przedstawiony, gdy postuluje go Donald Tusk. Koalicja Obywatelska pyta, kto jeszcze za? To miał być test. Już na Dzień Dziecka, teraz, zaraz, nie jako wyborczy wabik. Kiedy media w Polsce, oparte głównie na obcym kapitale, opowiadają się po stronie konkretnych partii politycznych, a korzystają przy tym z dezinformacji łudząco podobnej do tej pisanej na Kremlu, stanowi to zagrożenie dla nas wszystkich. Nie jesteśmy wyspą położoną daleko od wrogów, ale od wieków leżymy między Niemcami a Rosją. Na Ukrainie trwa wojna militarna, ale w Polsce prowadzi się przeciwko nam wojnę informacyjną. Program Fakty czy Kłamstwa będzie ją Państwu relacjonował i demaskował nieuczciwe chwyty w tych operacjach dezinformacyjnych. Zapraszam za tydzień.